Witajcie, ja nazywam się Alicja, a Wy jesteście na kanale o nauce języka niemieckiego. Dzisiaj 50 dalszych najczęściej używanych zwrotów w języku niemieckim. W poprzedniej części było pierwsze 50, dzisiaj kolejne 50. Zapraszam Was do oglądania. Ale uwierzcie mi, opłaci się. Także powtarzajcie dalej. Was sind deine Stärken? Jakie są Twoje mocne strony? To pytanie może paść na rozmowie kwalifikacyjnej. Bardzo często pytają. Was sind deine Stärken? Jakie są Twoje mocne strony? Tylko oczywiście na rozmowie zapytają Was sind Ihre Stärken? Czyli jakie są pańskie mocne strony. A tutaj ja zapytałam deine, czyli twoje. Was sind deine Schwächen? Jakie są twoje słabe strony? Magst du Bücher lesen? Lubisz czytać książki? Ja, ich mag lesen. Tak, lubię czytać. Swoją drogą, macie jakieś ciekawe książki do polecenia? Piszcie w komentarzach. Bardzo chętnie posłucham Waszych opinii, bo na jesień zbieram sobie taką listę książek do przeczytania. Także jeżeli możecie coś polecić, to proszę, piszcie w komentarzach. Sehr geehrte Damen und Herren.
szanowne panie, szanowni państwo. I ten zwrot bardzo często piszemy w jakichś formalnych, nie wiem, listach, mailach. Jeżeli nie wiemy się do kogo zwrócić, bo nie znamy na przykład osoby kontaktowej, to piszemy tak ogólnie: Sehr geehrte Damen und Herren. Szanowne panie, szanowni państwo. I na koniec listu czy maila zawsze piszemy: Mit freundlichen Grüßen. Was sind deine Hauspflichten? Jakie są twoje obowiązki domowe? I powtórzcie. Was sind deine Hauspflichten? Jakie są twoje obowiązki domowe? Ich helfe meiner Mutter beim Einkaufen. Czyli ja pomagam mojej mamie w zakupach. I teraz powiem wolniej. Ich helfe meiner Mutter beim Einkaufen. Pomagam mojej mamie w zakupach. Rauchst du? Palisz papierosy? Ja ich rauche. Tak, palę papierosy. Hast du ein Feuerzeug? Masz zapalniczkę? Ja ich habe. Tak, mam. I znowu ten czasownik haben. Widzicie? On jest wszędzie. Dlatego bardzo ważne nauczyć się tej odmiany. Zachęcam Was do jednego z pierwszych moich odcinków. Tam była odmiana czasowniczka haben i sein. Czyli haben znaczy mieć. Ja ich habe. Tak, ja mam. Radę, przebrnęliśmy przez 100 kolejnych, bardzo często używanych zwrotów w języku niemieckim. Nie zrażajcie się na początku nauki. Z czasem będziecie rozumieć coraz więcej. Powtarzajcie sobie słówka. Starajcie się uczyć każdego dnia. Znajdźcie chociaż te 5 minut na naukę. A uwierzcie mi, że będzie coraz lepiej. Będziecie coraz więcej rozumieć. Coraz łatwiej Wam będzie to przychodzić. A pamiętajcie, że początki nigdy nie są łatwe. Kochani, piszcie w komentarzach, o czym byście chcieli, żebym nagrywała. Jestem po urlopie, więc jestem wypoczęta, zmotywowana do działania, pełna chęci. Także piszcie w komentarzach, chętnie nagram dla Was te odcinki. Dzięki za wszystkie komentarze, i te pozytywne, i te negatywne. Oczywiście negatywne czasami dotykają, ale jeżeli jest to konstruktywna krytyka, to oczywiście dziękuję za takie komentarze i biorę je do siebie. Chcę ciągle polepszać ten kanał, także jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne. Dziękuję Wam za tą wiedzę. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli byście chcieli cofnąć się do poprzednich odcinków, bo może teraz dopiero zaczęliście oglądać mój kanał, to zachęcam Was. Macie 100 najczęściej używanych słów w języku niemieckim, najczęściej używane czasowniki w języku niemieckim. A jeżeli ktoś chciałby troszkę się pouczyć gramatyki,
to również zachęcam Was do takiego odcinka z odmianą czasowników przez osoby, a w następnych odcinkach planuję nagrać o czasie przeszłym perfekt. Także zachęcam Was bardzo serdecznie do oglądania moich odcinków. Jeżeli Wam się podoba to, co robię, to oczywiście proszę Was o łapeczki w górę. Jest to dla mnie motywacja, tak samo subskrypcje. Jak subujecie mój kanał, dajecie mi dużą dawkę motywacji, chęci do działania. Także do tego Was oczywiście bardzo serdecznie zachęcam. Viel Spaß beim Lernen! A my widzimy się w kolejnym odcinku.